Saint Louis Prima. Tymczasem 20 minut pozostało do 17. W Waszyngtonie dla odmiany Marek Wałkuski. Witam pana. Dzień dobry, dobry wieczór. No niech pan powie słuchaczom, jakiego określenia pan użył, witając mnie poza anteną przed chwilą. Nie pamiętam, ale tak... Mam panu przypomnieć? Proszę bardzo, oczywiście. Powiedział pan do mnie grubasie. Wie pan, jak ktoś waży 165, no to pan wybaczy, ale przy wielkiej sympatii sercu na dłoni, no to szczupły nie jest. Ja ważę 165 funtów. A no to tego pan nie dodał. Ważyłem się kilka dni temu. Aha. To jest tylko 74, niecałe 75. No to jeszcze... To też dużo. To też mało nie jest, ale to z drugiej strony taki wynik rozwojowy, czego państwu, znaczy państwu nie, panu w nowym roku życzę. Zbliżam się do pana, ale bardzo powoli. Co ciekawego w Stanach? Spór o mur ciąg dalszy? Spór o mur ciąg dalszy. Już 21 dzień trwa tak zwany shutdown, częściowy shutdown, czyli częściowa zawieszenie pracy amerykańskiej administracji federalnej. 800 tysięcy osób pracuje bez wynagrodzenia, to znaczy część musiała pójść na przymusowe urlopy bezpłatne, a część pracuje nie pobierając wynagrodzenia. Dzisiaj 800 tysięcy amerykańskich urzędników federalnych nie otrzyma czeków czy przelewów, które powinni byli dostać. Oni liczą na to, że w pewnym momencie, tak jak to bywało w przeszłości, kongres czy rząd federalny im to zrekompensuje. Natomiast no, na dziś sytuacja jest jaka jest. Kryzys trwa. No i spór o mur trwa. Wczoraj prezydent Trump był na granicy z Meksykiem. Pojechał do Rio Grande. Wcześniej wygłosił orędzie. To między innymi dlatego, że prezydent Trump chce trochę zmienić temat narodowej dyskusji, dlatego że jakby mamy dwa problemy. Pierwsze to jest kwestia tego, co dzieje się na granicy, co prezydent Trump nazywa kryzysem, czyli fala nielegalnej imigracji napływająca do Stanów Zjednoczonych. A druga kwestia to jest właśnie kwestia zawieszenia prac administracji. To, że zaczyna to być już odczuwalne. Na przykład dzisiaj Miami ogłosiło, że jeden z terminali tamtejszego lotniska zamyka właśnie ze względu na paraliż, na zawieszenie działalności administracji państwowej. Więc im więcej mówi się o tym, co dzieje się na granicy, tym to jest bardziej korzystne dla prezydenta Trumpa. Im bardziej mówi się o problemach pracowników federalnych, to jest korzystne dla demokratów. No i taki spór właśnie się toczy. Natomiast na pytanie, jak długo to potrwa, które pewnie chciał pan zadać, odpowiedź brzmi, nie wiem. I nie wiadomo. Pytanie, kto kogo przetrzyma. Też bym takiego pytania nie zadał nigdy. Nie zadałby pan. A jakie pytanie by pan zadał w takim razie w tej kwestii? Co z tego wyniknie? Co z tego wyniknie? Czy mur powstanie, tak? Tak. To też nie wiadomo, ale ja stawiam, że może się okazać, że prezydent Trump zdecyduje się sięgnąć po nadzwyczajne narzędzia, ponieważ kongres, wiadomo, kontrolowany na Izbę Reprezentantów przez demokratów, nie przyzna mu pieniędzy na budowę muru. Nie ma mowy. I to mówią otwarcie demokraci, a prezydent chce 5 700 000 000. Znacznie mniej niż kiedyś. Nie wiem, czy pan pamięta, mówiło się o tym, że 20-25 miliardów dolarów to będzie kosztować. Teraz chce 5 700 000 000, dlatego że ten mur ma być trochę mniej okazały. To nie musi być już taki wielki, betonowy, z panelami słonecznymi, pięknie udekorowany od strony amerykańskiej. Prezydent Trump mówi, że zgodzi się i wystarczy mu bariera stalowa, płot stalowy na granicy, zapora na granicy amerykańsko-meksykańskiej. A ponieważ to była główna obietnica prezydenta Trumpa w czasie kampanii wyborczej, to ja stawiam na to, że może zdecydować się po nadzwyczajne środki i on właśnie grozi, czy zapowiada, że taki stan nadzwyczajny zagrożenia państwa może ogłosić i wtedy będzie mógł na przykład sięgnąć po środki Pentagonu albo po fundusze pomocowe i zlecić Pentagonowi budowę takiego muru na granicy meksykańsko-amerykańskiej. Zobaczymy, ale ja stawiam na to, że w jakiejś formie jakiś mur prezydent Trump na granicy postawi właśnie dlatego, że to było sztandarowe hasło jego kampanii wyborczej. Krótko odnotujmy, bo ja tak się nie mogę doczekać, ponieważ mam dzisiaj dla pana pewną sporą niespodziankę. Ale w mediach amerykańskich pojawiła się informacja o aresztowaniu w Polsce przedstawiciela Huawei, prawda? Tak, to na pierwszych stronach, nawet w portalach internetowych i Wall Street Journal i New York Times. Sprawa jest tu zauważona, czy odnotowana bardzo wysoko, jeśli chodzi o media, dlatego że walka, czy pojedynek z Huawei, czy z Chinami trwa już od dłuższego czasu. Już w 2012 roku w raporcie kongresu Huawei określono mianem zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Amerykanie wywierają presję na sojuszników, by trzymali się z daleka od wyposażenia produkowanego
tego przez firmę Huawei, a to nie chodzi tylko o same telefony, tylko chodzi o całą infrastrukturę sieci internetowej bezprzewodowej 5G, czyli dużo szybszej niż obecnie. W wielu krajach w tej chwili zapadają decyzje o tym, jaki sprzęt ma być do tego wykorzystywany, jaka technologia. No i ze względu na te kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego Amerykanie zabiegają, by sojusznicy trzymali Chińczyków od tej technologii, czy od tego bo rynku. Chodzi o to, że w aplikacjach, czy też w oprzyrządowaniu, w instrumentarium montowanym w tych różnych urządzeniach mobilnych mogą być takie, które no, po prostu szpiegują. No tak, znaczy, jeżeli Chińczycy byliby właścicielami na przykład sprzętu wykorzystywanego do nadajników całej sieci infrastruktury 5G, no to to szpiegowanie prawdopodobnie byłoby jeszcze łatwiejsze. Ja nie jestem ekspertem, natomiast no, bez wątpienia stawka jest bardzo wysoka i Amerykanie starają się, nie tylko Amerykanie, ale także wiele innych krajów stara się, czy myśli o kwestiach bezpieczeństwa narodowego w kontekście tego, co ma się zdarzyć, jak ma być wyglądać ten kolejny krok w świecie technologii bezprzewodowej. Upadają pola golfowe, podobno dlatego, że za rzadko pan gra w golfa. No nie mam partnera do gry, więc ponieważ obaj zbliżamy się do emerytury, no jeszcze trochę nam zostało, ale już powinniśmy ćwiczyć częściej. A pan do tej pory do mnie nie dołączył. Ja rzeczywiście rzadziej gram. I mamy kryzys. Bo ja Amerykanie. Bo ja jeszcze uprawiam sport, a pan już gra w golfa. Amerykanie odnotowali, że ubywa im pól golfowych. Okazuje się, że jeszcze kilkanaście lat temu było w całych Stanach Zjednoczonych 16 tysięcy pól golfowych. Teraz już tylko 15 tysięcy. Na początku tego stulecia około 30 milionów Amerykanów grało w golfa. To bardzo dużo, bo w Polsce to jest sport elitarny. Tutaj to był sport i jest cały czas sport masowy, ale liczba graczy spada. Spadła z 30 do 24 milionów. Młodzi ludzie nie chcą grać w golfa, nie wiem dlaczego. No i problem to jest także dla właścicieli domów. To jest ciekawe, dlatego że w Stanach Zjednoczonych są tysiące osiedli golfowych, gdzie te dołki i greeny są umieszczone pomiędzy domami. Także okazuje się, że w momencie, kiedy takie pole golfowe są zamykane, a coraz więcej takich pól golfowych jest zamykanych, to na przykład wartości nieruchomości potrafią spaść o 20-30%. Zdarzają się przypadki, że nawet o 50%, co jest dużym problemem dla mieszkańców tych osiedli. Także to nie jest tylko problem sportowy, ale także może być problem gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. Przypomniał mi się taki żarcik, jeśli pan pozwoli, jak to dwóch dżentelmenów brytyjskich rozmawia ze sobą, popijając zapewne jakiś zacny trunek i jeden postanowił zagadnąć drugiego, pyta, by bardzo przepraszam, by sir, czy pan by gra w golfa? Na co tamten odpowiada, nie, nie, ja jeszcze zwracam uwagę na kobiety. No to tak przy okazji mi się przypomniało. Napad, wiem, że napadu nie będzie. Dziękuję bardzo panu za tę uwagę. Bardzo panu dziękuję. Ale ma pan dla nas pewną historię taką. Ale ja pamiętam, ja jeszcze mam dobrą pamięć i pan już chyba ten dowcip na antenie opowiadał. Naprawdę? To, a wie pan, jak to miło dowiedzieć się po raz pierwszy? Smutne historie pan opowiada. Co dziś, co tym razem? Nie mam dla pana napadu na bank, ale wiem, że historię związaną z napadami to pan ma dzisiaj dla mnie. Natomiast mam może nie tyle napad na loterię, ale oszustwo loteryjne. Oszustwo, które okazało się, że nie popłaca. Otóż pewien mężczyzna podkradł, a właściwie podmienił współlokatorowi kupon z drapki Totolotka w Kalifornii, ponieważ jego współlokator wygrał, był przekonany, że wygrał 10 tysięcy dolarów. Więc podłożył mu swój przegrany, zabrał ten wygrany i poszedł do kolektury odebrać 10 tysięcy dolarów. Niestety miał pecha, bo to był kupon wygrany na 10 milionów dolarów. To na czym polega pech? Poważniejsza sprawa. W takiej sytuacji ten sposób weryfikacja kuponu zaboru i właściciela jest troszkę bardziej złożona i skomplikowana. Kontaktuje się wtedy sklep czy punkt sprzedaży, w którym on został kupiony i w każdym razie bardziej skomplikowana procedura. No i okazało się, że zamiast odebrać 10 milionów nagrody, to trafił do aresztu. To nie koniec historii. To jest także pech dla tego, któremu podkradł ten kupon, dlatego że w sytuacji sporu o to, kto jest właścicielem, to loterie to wykorzystują do tego, żeby w ogóle nie wypłacać wygranych. W związku z tym na razie wypłata wygranej w wysokości 10
milionów dolarów została całkowicie wstrzymana. Mówiłem, że smutne historie pan opowiada, bo one zawsze się przykro kończą. Nie uwierzy pan, co dostaliśmy od słuchacza trójkowego. Proszę pana, mam to w studiu przed piłki sobą. Piłki golfowe. Albo coś na pamięć pan dostał. Nie, nie, ale naprawdę to nieprawdopodobne. Otóż dostałem teczkę, a w teczce cała techniczna dokumentacja, plany, proszę pana. To jest zabezpieczenia techniczne i budowlane. Narodowy Bank Polski, oddział okręgowy w Katowicach. Ulica, niech pan zgadnie, przy jakiej ulicy jest Narodowy Bank Polski? No. Przy Narodowej. Nie, przy Bankowej. To takie zaskoczenie, ale uwaga, tytuł, co to jest? To jest dokumentacja sygnalizacji włamania i napadu. No przecież to wymarzone dla nas, proszę pana. Ktoś już dla nas to wcześniej przygotował. Tak, to nawet było, a widzi pan, bo to było poufne, tajne, teraz jest jawne. Ale to ja bym prosił pana, panie redaktorze, żeby pan to utajnił, dlatego że jak pan to ujawni i rozpowszechni, to wtedy wszyscy napadną na ten bank. Dla nas niewiele zostanie. Pan inżynier Szewczyk jest projektu... Ale tu, tu jest taka informacja od słuchacza. Widzi pan, ja nie doczytałem. Bo się okazuje, że tego oddziału tam w Katowicach przy Bankowej numer 5 to już nie ma. Ja właśnie powiem panu, że właśnie staram się, wchodziłem na mapę, żeby to zobaczyć. Rozumiem, że już mogę sobie darować. Ale to tak? Nic, to nic. Wie pan co? Poćwiczymy na sucho. Co pan na to? Bo to jednak zawsze się przyda. Ale budynek bardzo okazały. Ja nie wiem, co w nim jest, co w nim się znajduje. Ale był bank, to bez wątpienia, a my mamy plany. Plan, więc może się okazać, że coś cennego tam znajdziemy. 9 minut do 17. Piosenka dla pana, poniekąd na prośbę również słuchacza. Raz jeszcze do znudzenia. Lorne Green. Pozdrowienie dla żony, dziękuję. Dziękuję, to ja z małżonką może zatańczę.